Tydzień Kultury Beskidzkiej wpisał się już na dobre w letni krajobraz Oświęcimia. Po raz 21 na naszej estradzie występują zespoły, które występują także na innych estradach. I myślę, że znaczna część mieszkańców Oświęcimia, a także okolic czeka na te koncerty. Pogoda na razie dopisuje, zatem jest też i publiczność. Zdecydowanie lepiej się występuje, jak jest przed kim występować. A oświęcimska publiczność jest bardzo chwalona przez zespoły. Dzisiaj jest różnorodny repertuar. Teraz jak słychać, Żywczanie z Żywca, więc folklor górali żywieckich, bardzo dynamiczny i bardzo żywiołowy program w znakomitym wykonaniu, bo to zespół ludzi młodych, bardzo liczny i słychać charakterystyczne brzmienie góralskich głosów. To żaden inny mieszkaniec innego regionu Polski tak nie wyśpiewa góralskich pieśni. Po nich wystąpi Hiszpania, a na koniec Turcja. To jest jedna z największych imprez folklorystycznych na świecie, a największa w Europie. Nazywa się Tydzień Kultury Beskidzkiej, bo tak 49 lat temu się zaczynało w Wiśle, bo tylko w Wiśle wtedy były koncerty i prezentowały się rzeczywiście zespoły z Beskidów. A ponieważ zmieniały się czasy, zmieniały się oczekiwania, odbiorcy tych koncertów chcieli, żeby było coraz więcej zespołów, bardziej urozmaicone programy, zatem zaczął się też i zakres tej imprezy poszerzać. Najpierw dołączono zespoły z innych zakątków Polski, no a potem już z zagranicy. Tutaj już jesteśmy któryś raz, ostatnim razem byliśmy jakieś 2 lata temu. Jak podobają Wam się występy tutaj? Myślę, że są bardzo udane, scena jest jak najbardziej przystosowana do tego typu występów, no i publiczność jest wspaniała. Dzisiaj zaprezentowaliśmy nasze regionalne żywieckie tańce, takie jak koło, siustany, hajduk, obertka, koń. Jak długo trzeba się przygotowywać do takiego występu? Myślę, że są to lata długiej, ciężkiej pracy. No i na pewno każda próba robi swoje. Lider Krzywej Alternatywy, muzyka reggae ska, czyżby muzyka ludowa była dla Was inspiracją? No na pewno słuchając tutaj po niektórych kapel można zapożyczyć jakieś dźwięki, jakieś, posłużyć się jakimiś tam melodiami bałkańskimi, które często w reggae ska teraz się osadza, także no, można coś tam się nauczyć z tego jeszcze. Człowiek się uczy całe życie. Można przypuszczać, że kolejna płyta będzie nacechowana na ludowo? No raczej nie. No, chociaż kto wie, może z hajdukami naszymi oświęcimskimi coś wymyślimy wspólnie. Nie słucham typu tego muzyki, ale jest świetnie. Co skłoniło Cię do przyjścia? No, kolega po mnie przyszedł. Czyli jesteś tu z kolegą, tak? Tak, tam jest. Kupuję watę. I co robicie tutaj? Chodzimy i chodzimy na karuzelę i słucham muzyki. Jest grupa, która w tym roku ma już 70 lat, obchodzi 70. jubileusz. I folklor prezentuje najbardziej charakterystyczny folklor dla regionu Segowii, miasta Segowii. Staram się raz w roku wyjeżdżać za granicę na festiwal jako zespół, ale również organizują festiwale u siebie w mieście i staram się jeździć na wiele festiwalów o zasięgu takim hiszpańskim, krajowym. Dzisiaj pokażą tańce z różnych prowincji Segowii, głównie Hotas. Pierwsze wrażenie jest dobre, chociaż jeszcze nie znają tego miasta dobrze, ale pozostało jeszcze parę dni, więc zamierzają tutaj zrobić wycieczkę i poznać miasto lepiej. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do Waszego miasta i mamy nadzieję, że nasz folklor spodoba się publiczności oświęcimskiej. Co skłoniło Cię do przyjścia na dzisiejszą imprezę? Myślę, że na przyjście na dzisiejszą imprezę skłoniła mnie głównie ciekawość, poznanie innych kultur. Jest to takie dość duże wydarzenie w Oświęcimiu, na które warto przyjść.